Proszę Państwa, witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Andrea Doria, pan Andrea Doria, chyba pan. Szanowny panie Stanisławie, czym wytłumaczyć zaskakującą popularność Donalda Trumpa w Polsce? Czym zasłużył się ten egocentryczny bufon i notoryczny kłamca Polakom? Chyba tylko podpisaniem ustawy 447 i ciągłym wbijaniem klinów w Europę. A może potwierdza to cytowaną przez pana wypowiedź rosyjskiego ambasadora, że puste frazesy i działania pozorne mają dla Polaków większe znaczenie niż realne czyny. No ja nie wiem, czy Donald Trump był tak zaskakująco popularny w Polsce. Co najmniej tyle samo miał wrogów, a szczególnie środowisko Gazety Wyborczej. Przecież ziało i zieje nienawiścią do Donalda Trumpa, więc bardzo trudno powiedzieć, że był zaskakująco popularny. Owszem, w kołach rządowych to rzeczywiście takie podlizywanie się Donaldowi Trumpowi było widoczne. W szczególności pan prezydent Andrzej Duda, który i teraz się podlizuje, bo tam będzie dekorował panią Żorżetę jeszcze przed wyjazdem jakimś orderem Krzyża Zbolałego. Ale myślę, że nie był tak popularny. Myślę, że po podpisaniu ustawy 447 popularność Donalda Trumpa w Polsce jeszcze bardziej spadła. Natomiast myślę, że Polacy mogli być tak ujęci tym, że Donald Trump podczas swojej wizyty w Warszawie w lipcu 2017 roku powiedział na konferencji prasowej, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Część opinii publicznej w Polsce, nie wyłączając mnie samego, z projektem Trójmorza wiązała i nadal wiąże nadzieje pewne, oczywiście pod warunkiem, że nie ograniczy się on do kupowania przez państwa środkowej Europy amerykańskiego gazu, bo to by było nie żaden projekt Trójmorza, tylko po prostu by środkowa Europa została wydymana przez Stany Zjednoczone, ale zwracam uwagę na to, dlatego że taka próba stworzenia tutaj systemu reasekuracji niepodległości była podjęta przez państwa środkowej Europy na przełomie lat 80. 90. pod nazwą Heksagonale, ale Niemcy to rozgoniły, to towarzystwo, dlatego że ono nie miało ani silnego lidera, ani nawet silnego protektora. Otóż Trójmorze to jest nic innego, tylko Heksagonale uzupełnione i poprawione ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. No i dopóki wojsko amerykańskie jest w Niemczech, to Niemcom nie byłoby tak łatwo rozgonić tego towarzystwa. Więc dlatego ja w każdym razie dlatego wiązałem pewne nadzieje. A czy w Polsce, tak jak to ambasador Stackelberg, bo to on to zauważył w raporcie do Katarzyny, że frazesy i działania pozorne mają dla Polaków większe znaczenie niż realne czyny. No, w niektórych środowiskach tak jest. W niektórych środowiskach tak jest. W związku z tym popularni są rozmaici frazesowicze. To rzeczywiście daje się zauważyć. No, niektórzy mają szczęście, a niektórzy nie. Bo na przykład Ludwik Mierosławski. Teraz zakończyłem czytać pamiętniki arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który brał udział w powstaniu wielkopolskim w 40. latach XIX wieku, którym dowodził właśnie Ludwik Mierosławski. Tam on mu wystawia bardzo złe świadectwo właśnie jako frazesowiczowi, blagierowi, którego Prusacy w dodatku wodzili za nos ze szkodą dla polskiego interesu, a on potem był dyktatorem powstania styczniowego, no jeszcze gorzej tam się zachowywał jako ten dyktator. I jak mówię, też był frazesowiczem, tylko niektórzy frazesowicze mają więcej szczęścia.
i w związku z tym są frazesowiczami spełnionymi, a niektórzy, tak jak Mierosławski, szczęścia nie mają, to też on umarł w zapomnieniu i nędzy w Paryżu. Pan Michał Łyczak. Szanowny panie redaktorze, czy myślał pan kiedyś o wzięciu udziału w teleturnieju 1 z 10? Myślę, że miałby pan bardzo duże szanse na wygraną i dostanie się do wielkiego finału tego programu. Nie myślałem nigdy o tym, żeby w jakimś takim turnieju telewizyjnym brać udział. Bardzo możliwe, że jakieś szanse bym tam miał, chociaż nie wiem, czy bym się mógł dostać do tego finału. Ja chyba raz tylko oglądałem ten program 1 z 10. Rzeczywiście tam ciekawe takie pytania dają, ale nie myślałem. Pani Marta Grzywacz. Szanowny panie Stanisławie, chciałabym się dowiedzieć, jakie jest pana zdanie odnośnie działalności Jeffreya Sachsa. Jak wiadomo, Sachs słynie między innymi ze zwalczania ubóstwa w krajach słabo rozwiniętych. Czy jest pan zwolennikiem właśnie takiej, a nie innej formy walki z nędzą na świecie? Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. No ja się nigdy nie zetknąłem z Jeffreyem Sachsem. Natomiast znam człowieka, który się z nim zetknął i nawet chyba się dobrze znał. Mówię o Guy Sormanie. On tam w swojej książce Wyjść z socjalizmu o jeden rozdział nawet poświęca Jeffreyowi Sachsowi. I tytuł tego rozdziału wszystko wyjaśnia. I tu mój pogląd też na działalność Jeffreya Sachsa. Tytuł tego rozdziału brzmi Jak umrzeć wyleczonym. Tak to oceniam. Pan Daniel. Szanowny panie Stanisławie, mam kilka pytań, jeśli można. Pierwsze, czy to służby specjalne zabiły prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, bo nie chciały, żeby urząd prezydenta USA piastowała osoba pomiatana przez ZSRR na arenie międzynarodowej? W dodatku był bardzo schorowanym człowiekiem. No nie wiem, kto zabił prezydenta Kennedy'ego. Bardzo możliwe, że, ale tak całkiem za nos prezydent Kennedy przez Rosjan, przez Chruszczowa nie był wodzony. Tam pamiętam przecież rok 1962, kryzys karaibski, kiedy świat stanął na krawędzi wojny nuklearnej. To nie były żadne żarty ani przekomarzania. Poważna konfrontacja. W rezultacie tej konfrontacji, tej próby sił, takiej wojny psychologicznej, Rosjanie wycofali rakiety z Kuby, ale Stany Zjednoczone po cichu wycofały swoje rakiety jądrowe z Turcji. Więc nie pomiatał nim. No, prezydent Kennedy, owszem, stał na czele Stanów Zjednoczonych, które są państwem potężnym, ale przecież nie wszechmogącym, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Sowieci w 1962 roku też już mieli dosyć rozbudowany arsenał nuklearny. Nie taki rozbudowany jak Amerykanie, ale wystarczająco rozbudowany, żeby tam Amerykanie się powstrzymywali przed stawianiem sprawy na ostrzu noża. Natomiast czy prezydent Kennedy był człowiekiem schorowanym? No, trochę był, bo tam podtrzymywał, że tak powiem, swoje dobre samopoczucie, zdaje się, amfetaminą, ale dokładnie nie wiem, co to było, chyba amfetamina. Zresztą nie był wyjątkiem, bo minister Eden to robił, tam inni przywódcy polityczni to robili. Nie każdy ma taki wigor, żeby bez jakiegoś tam dopalacza wytrzymać takie obciążenia psychiczne, bo to czasami rzeczywiście są bardzo duże. Ale kto Kennedy'ego zabił? Nie wiem, byłem w Dallas, na tym miejscu, gdzie Kennedy został zastrzelony i tam na ścianie gmachu, którym była wtedy składnica książek, jest taka metalowa tablica z napisem takim oto, że z okna tego budynku Harvey Lee Oswald
prawdopodobnie strzelał do prezydenta Kennedy'ego. Prawdopodobnie, i to słowo prawdopodobnie, jakiś zirytowany obywatel takim rylcem podkreślił, to wymagało wielkiej siły, żeby taką rysę zrobić. No i ta rysa jest, także no, nie wiemy nawet, czy Oswald strzelał, czy nie strzelał. Prawdopodobnie strzelał, ale może i nie strzelał. Nie wiemy. Myślę, że nigdy się już nie dowiemy tego, kto zabił prezydenta Kennedy'ego. Drugie pytanie. Zbiór zastrzelony IPN. Wspominał pan, że ciekawsze jest, kto teraz znajduje się na liście agentów. Niemniej, czy nie warto rozpropagować jego aktualnej zawartości, żeby ludzie pamiętali, kto był konfidentem w czasach słusznie minionych? Nie każdy dotrze do tych informacji w internecie. No, kto tam był konfidentem w czasach słusznie minionych, to rzeczywiście w zbiorze zastrzeżonym mogą się znajdować bardzo ciekawe informacje i nie mam nic przeciwko temu, żeby się przedostały do opinii publicznej. Dlatego, że pewne tam autorytety moralne mogłyby wtedy, że tak powiem, wyparować w jednej chwili. Chociaż to i owo się przedostaje do opinii publicznej za sprawą IPN-u, no i tam listy Wittsteina. Nie mówiąc już o tym, o liście Macierewicza, która tam nawet miałem pewien udział w jej ujawnieniu, bo jako redaktor naczelny Najwyższego Czasu w lipcu 92 roku opublikowałem na łamach tego tygodnika listę Macierewicza tak zwaną. No, ale rzeczywiście znacznie ważniejsze jest to, kto teraz jest konfidentem, dlatego że zwracam uwagę, wywiad wojskowy, znaczy najtwardszym jądrem komunizmu była bezpieka. A najtwardszym jądrem bezpieki, jak się okazało, potem był wywiad wojskowy. I wywiad wojskowy, ten PRL-owski, przeszedł transformację ustrojową w szyku zwartym i pod nazwą Wojskowych Służb Informacyjnych funkcjonował oficjalnie aż do września 2006 roku, czyli przez 16 lat. Już w wolnej Polsce i przez te 16 lat, no to co zrobił? Ano, skompletował sobie agenturę bardzo liczną i w dodatku uplasował ją w takich miejscach, gdzie za pośrednictwem tej agentury można ręcznie sterować całym państwem. W związku z tym to jest ważniejsze, bo tamci ludzie to albo już nie żyją, albo są starymi pierdzielami, jeszcze starszymi ode mnie. Już są jak gdyby poza życiem. Natomiast ci jak najbardziej są tutaj, zajmują stanowiska i co więcej, wiedzą, komu zawdzięczają swoją pozycję społeczną i materialną, więc są dyspozycyjni i, że tak powiem, mobilni. I to widać przy okazji rozmaitych konfliktów. Trzecie pytanie. Jaki pana zdaniem mógłby być alternatywny plan dla procesu transformacji zrealizowanego przez Leszka Balcerowicza? Czy dało się rozprawić socjalistyczną gospodarką w inny sposób? Wszystkiego dobrego w nowym roku. No oczywiście, przecież Leszek Balcerowicz wcale nie zlikwidował socjalizmu realnego w gospodarce, tylko socjalizm realny w gospodarce zlikwidował Mieczysław Wilczek tą ustawą o działalności gospodarczej. On zadał śmiertelny cios, a potem już między innymi pod, że tak powiem, skrzydłami Balcerowicza postępowała odbudowa systemu socjalistycznego w gospodarce poprzez rozbudowywanie reglamentacji. I zwracam uwagę, że jak Leszek Balcerowicz był wicepremierem i ministrem finansów, to robił zupełnie co innego niż potem, jak nie był wicepremierem ani ministrem finansów, tylko felietonistą tygodnika Wprost, to tam pisał zupełnie co innego. I tyle tylko, że jak tylko miało jakiś okruszek władzy, to robił zupełnie co innego niż wcześniej pisał w folietonach. Także wydaje mi się, że to była alternatywa w stosunku do planu Balcerowicza. Nie wchodząc już w szczegóły, te szczegóły też są bardzo interesujące. Kamil Warszawicz, WRZ. Najznakomitszy panie Stanisławie, w naszej nieszczęsnej RP cykiel majstrze czołowy.
Dziękuję bardzo za te komplementy. Obejrzałem w internecie pana spotkanie z kwietnia 2019 roku z mieszkańcami Sulejówka, których określił pan wyznawcami Jarosława Kaczyńskiego i mam wrażenie, że coś podobnego miało miejsce w weselu Stanisława Wyspiańskiego. Wzajemne niezrozumienie się inteligencji i chłopstwa. Czy nie lepiej by było podczas rozmowy z takimi ludźmi maksymalnie uprościć przekaz i powiedzieć im wprost, co będzie lepsze albo a co gorsze? Podam przykład. Jak zagłosujecie na Korwina-Mikke, to będziecie mogli sprzedawać na targu ziemniaki ze swojego pola i kiełbasę ze swojej świni, a jak zagłosujecie na Kaczyńskiego, to przyjdą hieny z Jerozolimy i wam wszystko zabiorą. Rozumiem niechęć do agitacji, ale według mnie raczej tych ludzi tak bardzo przecież cennych i potrzebnych nie sposób przekonać. No, bardzo możliwe, wie pan, że można upraszczać przekaz. Ja tam nie twierdzę, że mój sposób przekazywania rozmaitych rzeczy jest doskonały, ale na ogół ludzie, przynajmniej większość ludzi, uważa, że ja się wyrażam w sposób logiczny i zrozumiały. Także może to, nie, są to rzeczy, które może zrozumieć człowiek bez jakiegoś specjalnego przygotowania, na co mi zresztą kiedyś zwrócił uwagę pan redaktor Marek Malnis. Jeszcze jak kandydowałem na posła i w związku z tym występowałem w telewizji w takim programie wyborczym, pan redaktor Malnis tam mnie maglował, przesłuchiwał i wreszcie mi powiedział tak. Proszę pana, no to wszystko, co pan mówi, to takie jest logiczne i proste. Także nawet ja to rozumiem, ale to nie może być prawda. W związku z tym, że on to rozumie, ja mówię, panie redaktorze, no więcej zaufania do własnego umysłu, proszę. Także myślę, że ci ludzie nie dlatego się nie chcieli nie byli przekonani, że z uwagi na niedostatki mojego przekazu, tylko po prostu nie chcieli, by oni tam wykonywali zadanie, więc tam nawet jakby Matka Boska się pojawiła i powiedziała z Wałęsą w klapie, powiedziała, że tam słuchajcie, uwierzcie Stanisławowi Michalkiewiczowi, to oni by jej nie posłuchali. Pan Wlad Cis. Szanowny panie Stanisławie, na czym polega interes narodowy Polski względem Rosji? Żeby zniknęła w ogóle, żeby rozpadła się, żeby stała się prowincją Chin. A może coś całkiem innego? No, proszę pana, jak natura nie znosi próżni. Rosja jakby zniknęła, no to pojawiłoby się w jej miejscu coś innego. Na przykład Chiny, no to straszna by to była potęga. Lepiej przez ścianę takiej strasznej potęgi nie mieć, bo to jest bardzo groźne. Otóż z punktu widzenia polskiego, wśród tych alternatyw, które pan przedstawił, najbardziej byłoby pożądane rozpad Rosji na wiele państw. To pani Margaret Thatcher, która była przeciwniczką zjednoczenia Niemiec, to tak mówiła, ja tak kocham Niemców, że życzyłabym im, żeby mieli nie dwa państwa, tylko 20. No to ja też tak kocham Rosjan, że życzę im wszystkiego najlepszego, żeby mieli nie 20, tylko 50 państw. No i wtedy nie byłoby próżni, a my byśmy już tak się bardzo tego nie musieli obawiać, dlatego że te państwa natychmiast by zaczęły mieć własne interesy państwowe i trudno by było występ. Tu tak jak Niemcy. Tam było 1700 księstw. Dopóki Bismarck nie zjednoczył Niemiec pod egidą króla pruskiego i nie utworzył cesarstwa niemieckiego. I no, nie było powodów, żeby się Niemców bać. To była przez kilkaset lat najspokojniejsza granica Polski. Pan Mirosław Myszor. Dzień dobry, panie Stanisławie. Wszystkiego dobrego w nowym roku dla pana oraz małżonki, która wydaje się ma dobroczynny wpływ na pana, gdyż od kiedy nadaje pan z domu, odpowiedzi na pytania wydają się stonowane. Co do pytania,
Czy jest panu wiadomo, by Czechy wchodząc do NATO wpłaciły na rzecz organizacji żydowskich 10 miliardów dolarów, a Polska dostała propozycję 40 miliardów dolarów, by uwolnić się od roszczeń? No, dziękuję bardzo za te przypuszczenia. Ja tu żonie przekażę, żeby jej było też przyjemnie. Nie wiem, co, jaką łapówkę Czechy musiały zapłacić za wejście do NATO. Na pewno musiały, bo Polska też zapłaciła. Ta łapówka przybrała postać ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. W uzasadnieniu projektu tej ustawy, bo to był projekt rządowy, rząd na końcu zamieścił taką informację, że nie można ustalić kosztów wejścia w życie tej ustawy, bo już wtedy panowała taka zasada, że trzeba przy każdej ustawie podać koszty jej wprowadzenia. I tutaj rząd powiedział, że nie daje się ustalić kosztów wejścia w życie tej ustawy. No rzeczywiście, ale tak szacunkowo ja określam, że to było około wartość tych nieruchomości, które tam miały być przekazane 9 gminom żydowskim i Nowojorskiej Organizacji Instytucji Mienia Żydowskiego, to było około 10 miliardów dolarów. Muszę tutaj swoją zasługę podkreślić, bo dzięki mojej rozmowie z panem posłem Ulickim, już nieżyjącym, który był posłem SLD, ja go przekonałem, żeby zmienić zapis w tej ustawie, bo tam chodziło o taki przepis, że zwrotowi podlegają nieruchomości, które w przeszłości służyły celom wyznaniowym, edukacyjnym, tam higienicznym, nawet chodziło o te łaźnie rytualne, żeby zmienić ten zapis na taki, że temu zwrotowi nieszczęsnemu podlegają nieruchomości, na których stoją budynki służące w przeszłości tym wszystkim celom, co wyłączałoby nieruchomości niezabudowane. I w takim brzmieniu ta ustawa przeszła, dzięki między innymi posłowi Ulickiemu. No i według moich szacunków udało się w ten sposób zaoszczędzić dla Rzeczypospolitej około 3 miliardów dolarów. Także no, wydaje się, że to warto by było. Natomiast ile Czechy zapłaciły, to nie wiem. Pan Michał Burdalski. Czy ciągłe podnoszenie opłat za produkty przecież poprzez podatki, na przykład cukrowy i inflację, może mieć związek z wyrównywaniem cen do poziomu cen krajów zachodnich, żeby przejście na euro w przyszłości nie spowodowało drożyzny, tak jak to było w przypadku Słowacji. Życzę zdrowia i długiego życia, gdyż nie wyobrażam sobie życia bez pańskich felietonów. No dziękuję za te miłe słowa. Nie wydaje mi się. Przyczyna jest prosta. Ja jestem zwolennikiem wyjaśnienia różnych rzeczy w najprostszy sposób, a nie jakiś taki tam bardzo skomplikowany lewą ręką przez prawe ucho. Wydaje się, że rządowi po prostu zaczyna brakować pieniędzy. No przecież rząd zadłużył państwo wskutek tych dokazywania w związku z pandemią. Zadłużył państwo i tu wprawdzie tam pan premier Morawiecki publikuje takie statystyki bardzo pochlebne dla naczelnika państwa, ale przypominam, co Benjamin Disraeli na ten temat mówił, że są kłamstwa, ohydne kłamstwa i statystyka. Gdyby rzeczywiście było tak dobrze, to nie byłoby tak źle. Rząd by nie musiał podnosić podatków, to znaczy, ponieważ tam się odgrażał, że nie będzie wprowadzał żadnych podatków, to te podatki nazywają się opłatami. Muszę powiedzieć, że to mi przypomina, ja się powtarzam trochę, to mi przypomina taką scenę z dzieciństwa. Kiedyś matka zaprowadziła mnie z bolącym zębem do dentysty. No i ja się tam nasłuchałem opowieści dorosłych, jakie to dantejskie sceny się odbywają w gabinetach dentystycznych, więc przezwyciężając onieśmielenie zapytałem tego dentystę, czy przypadkiem mi nie wyrwie tego zęba. A on powiada, w żadnym wypadku, ja go tylko usunę.
Więc ja uspokojony zasiadłem na fotelu, a on mi tego zęba wyrwał. Więc to mniej więcej jest taka sama sytuacja jak z tymi podatkami i opłatami. Pan Filip Konopny. Witam, szanowny panie Stanisławie. Życzę zdrowia i pomyślności. I przechodzę do pytań. Jak pan myśli, co by się stało, gdyby na miejscu sędziego postawić sztuczną inteligencję? Dać jej nasze prawo i kazać orzekać. Co pan sądzi o takim pomyśle? No, nie mam zaufania do sztucznej inteligencji, zwłaszcza, że to może być sztuczna półinteligencja albo nawet ćwierć inteligencja, no to byłoby to, byłaby to katastrofa. Nie wydaje mi się to fortunnym pomysłem. To po pierwsze. Drugie pytanie. Czy uważa pan, że byłoby możliwe zaprowadzenie światowego komunizmu i utrzymanie go na stałe przy pomocy sztucznej inteligencji, która pomagałaby zbierać, analizować dane o niewolnikach i kierować gospodarką? Chodzi mi o komunizm na całej planecie, tak żeby nie było konkurencji, na przykład jakiejś monarchii, znalezienia przez sztuczną inteligencję takiego punktu optymalnego z punktu widzenia czerwonych, w którym z jednej strony mogliby maksymalnie wyzyskać niewolników, a z drugiej pozostawić im trochę względnej wygody i motywacji do pracy, działania, w którym ten komunizm nie chyliłby się jak każdy inny ku upadkowi. Ja myślę, że tu sztuczna inteligencja nie jest potrzebna. Wystarczy żydokomuna i totalna inwigilacja. To wystarczy, żeby zaprowadzić komunizm. Czy na całym świecie? No tu muszę się odwołać do opinii pana profesora Łagowskiego. Jeszcze za komuny. Pan profesor Łagowski twierdził, że komunizm nie może zwyciężyć na całym świecie, a w każdym razie nie powinien. Dlatego, że przynajmniej jedno państwo musi być normalne. Z prostego powodu, żebyśmy wiedzieli, ile co naprawdę kosztuje. Moim zdaniem taki wyjątek trzeba było czynić. No i tutaj trzecie pytanie. Jak pan sądzi, czy na przykład pisowska próba reformy sądownictwa lub unijne próby cenzury internetu ACTA mogły być próbą przygotowania pola bitwy pod obecną pandemię? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam raz jeszcze. No nie widzę takiego bezpośredniego związku przyczynowego. Prawo i Sprawiedliwość podjęło próbę reformy sądownictwa w taki sposób, żeby zapewnić rządowi ręczne sterowanie wymiarem sprawiedliwości, co ja uważam za błąd, za wadę. Owszem, to, że sędziowie nie podlegają w ogóle żadnej, wyemancypowali się spod wszelkiej zależności od jakiejkolwiek władzy państwowej, która im tylko płaci, to też jest sytuacja patologiczna. Ale sytuacja, kiedy rząd ręcznie steruje wymiarem sprawiedliwości, też jest sytuacją patologiczną i dlatego, żeby uniknąć jednej i drugiej patologii, to znaczy z jednej strony ukręcić bat tęgi na sędziów, a żeby się czegoś tam jednak bali, a z drugiej strony uniemożliwić rządowi ręczne sterowanie wymiarem sprawiedliwości, to trzeba by ten bat wręczyć obywatelom. I ja to sobie wyobrażam w taki sposób, żeby odstąpić od zasady nieusuwalności sędziego, żeby każdy sędzia w swoim okręgu sądowym musiał poddać się weryfikacji. Jeśli by nie uzyskał przynajmniej bezwzględnej większości głosów obywateli głosujących, to wylatywałby z wymiaru sprawiedliwości bez żadnego tam odwołania. No i tym nie wiem, czy znajdzie się jakaś siła polityczna, która będzie ten pomysł tutaj forsowała i propagowała, czy też nie. No i w tym stanie niepewności żegnam się z państwem, kończę ten cykiel. Do zobaczenia przy cykielu następnym.